Także siemanko, z tej strony Edward z Gryzi Wąs, a.k.a. Radosław Redrum, a.k.a. Error. Mam dla was takie info do przekazania, mianowicie miałem generalnie robić ankietę, jaką serię poboczną byście chcieli zobaczyć oprócz Team Fortress 2 od sera do cheeseburgera, czy po prostu od zera do snajpera, ale stwierdziłem, że ankieta nie ma sensu, bo ta i tak nagrałem na zapas chyba dokładniej 3 filmy z gry takiej jak Mad Runner. Wkręciłem się w to jak patyk w szprychy, żeby nie powiedzieć brzydko, i generalnie to bardzo mi się spodobała ta gra, myślę, że wam się też spodoba, ponieważ w moim wykonaniu, o dziwo, aż mi się przyjemnie na to patrzy, chociaż nie jestem jakimś egoistą, czy jakby to powiedzieć, no nieważne. W każdym razie mam dla was propozycję, co po Mad Runnerze można byłoby nagrać. Mianowicie, pierwsza gra jest to, fajnie, że mi się kciuk nie mieści w kadrze, pierwsza gra jest to Killing Floor 1, druga gra Flatout 2, trzecia gra jest to Spore i prawdopodobnie będą dwa sezony ze Spore, mianowicie będzie Spore Vanilla, czysta, bez żadnych dodatków, a kolejny sezon będzie z dodatkiem Creepy and Cute oraz coś tam Kosmiczne Adventures, jakieś przygody, coś w tym stylu. Także na pewno dwa sezony będą tej gry. W każdym bądź razie Far Cry 1, tak, Far Cry 1, uwaga, na polskim dubbingu, tak. Wiem, dużo osobom się to nie spodoba, ale po prostu muszę w to zagrać na polskim dubbingu, bo jest bekowy. I to chyba tyle z tych propozycji, także piszcie w komentarzach, ewentualnie jeszcze zrobię jakieś ankiety na Instagramie czy coś w tym stylu, co byście chcieli zobaczyć po serii Mad Runner. Także zapraszam do komentowania czy coś, nie? No nie? Także tyle. Miłego dnia. I albo tam nocy, zależy kiedy to oglądacie. Jeśli ktoś się więzi w piwnicy, mrugnij dwa razy. Mrugnąłem trzy, więc się nie liczy. Dobranoc.